Uwaga jest zdecydowana we wszystkich elementach, już mówiliśmy o tym, drużyny Zgorzeleckiej. Gray do Wrighta, ale Surmacz znowu dobrze w obronie. Nawickas. Ponownie Greg Surmacz. Przerwa najlepiej grający ostatnio zawodnika ZS-u. Będzie przerwa dla Saszy Obradowicza. Wyrwali się nieco z impasu. Nie tak atletycznym jak Uli Dean, ale jak potrafi Sedynie zdobywać punkty. No to trochę no. Tak jak obecny asystent trenera w drużynie AZS-u Koszalin. Riz z daleka i pierwsze trafienie George'a Riza za 3 punkty za Adama Metelskiego. Odpowiedź od razu, Riza będzie miał przewagę nad Leończykiem wzrostu. Wiśniewski. George Riz. On potrzebuje bardzo niewiele miejsca, żeby trafić za 3. Tym razem za 2, ale trafia mimo obecności Roberta Witwarta. Jednym punktem, ale jak zdobyczy się kształtują punktowe, jak to wygląda. Wright 10. Obrona strefowa z drużyny Zgorzeleckiej. To jest 1-2-2 lub 3-2. Dobra pomoc, ale Riz zdobędzie punkty. To jest rzut za 3 punkty George'a Riza, jego mocna strona. Teraz także PGE Turów broni nieco inaczej. A teraz przewinienie, to był Justin Gray. No, przewaga wzrostu, wykorzystał to. No, tak. Osobiście uważam, że Riz wyraźnie wykonał ruch łokciem. Ale myślę, że nie było aż to takie silna akcja, żeby tak artystycznie się przewracać, jak zrobił to Gray. Myślę, że został ostrzeżony przez sędziów, że udawanie przewinienia ofensywnego może zakończyć się przewinieniem technicznym. Ale widać było w telewizorze, że ruch wyraźny Riza był w kierunku Greya. Ręką, łokciem. Riz jest weteranem parkietu. Wie czasami jak pomóc szczęściu. Dwa razy celnie. Justin Gray z tą piłką. Przechwyt George'a Riza. No, sygnalizowane podanie Justina Greya. No, Riz jest doświadczonym graczem. Przewidział je. Podanie kozłem jest zawsze podaniem wolniejszym. To warto podkreślić. Chociaż w sytuacjach przewagi czasami tak. Może być to skuteczne podanie, ale w tej sytuacji ułatwiło to Rizowi przechwyt. Zaczął Turów grać na stojąco i trener Obradowicz poprosił.